Kochani, witam Was bardzo wakacyjnie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, a mianowicie poświęcony właśnie tutaj zapachom takim wakacyjnym. To moje sunglasses, jak widzicie. I będą to takie zapachy bardzo solarne, bardzo takie właśnie wakacyjne, akwatyczne, które nadają się na bardzo ciepły kraj, bardzo ciepłe resorty. Bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Faux Premiere, zarówno tych nowych subskrybentów, jak i tych starych. Dzisiejszy odcinek, tak jak powiedziałam już w intro, będzie troszeczkę inny. Będzie to właśnie odcinek poświęcony takim zapachom letnim, na resorty, na właśnie wakacje. I postanowiłam, że właśnie chciałabym poświęcić taki odcinek, słuchajcie, w zasadzie zapachom takim nietypowym, które są związane z typowymi takimi hotspotami, czyli takimi właśnie bardzo popularnymi resortami, gdzie wakacjonujemy i gdzie te wakacje się właśnie odbywają. Będzie tu mowa właśnie o czterech zapachach, które sobie przygotowałam. Wszystkie połączone są właśnie specjalną, jakby taką otoczką wakacyjną i tutaj inspirowane francuską rivierą, a i w zasadzie w ogóle francuskim wybrzeżem Costa Azur, czy generalnie tymi miejscami takimi, gdzie chętnie odwiedzamy. Pierwszą inspiracją, i o tym słuchajcie, był odcinek, to jest Paris Riviera Chanel, nie wiem, czy to się nazywa Paris Riviera, czy po prostu Riviera. Ja mam specjalny odcinek na swoim kanale tutaj, gdzie przedstawiam całokształt jakby tutaj, jeśli chodzi o te perfumy. I opisałam Wam, jak ja właśnie jakby odbieram te perfumy, jak to wygląda u mnie, tak jak wspomniałam już w tamtym odcinku. Jeżeli chcecie, jesteście ciekawi, to bardzo serdecznie Was zapraszam właśnie do tamtego odcinka. Jest to taki świeży zapach, inspirowany atmosferą takiej jasności, wspaniałych wspomnień Gabrieli Chanel tutaj na Côte Azur. Jest bardzo taki zapach, ja bym powiedziała, od razu zlany słonecznym tutaj wybrzeżem, słonecznym takim klimatem z białymi kwiatami i świetnym miksem tutaj cytrusów, słuchajcie. I tak jak opisałam tutaj w zasadzie w odcinku, który jest na moim kanale, że jest to bardzo świeży, bardzo bym powiedziała wakacyjny i kwiatowy zapach, który bierze, zabiera Was na specjalne miejsce, które miała właśnie na myśli Gabriela Chanel. Jest tutaj, on jest, słuchajcie, taki bardzo świeży, z jednej strony świeży, a z drugiej bardzo kwiatowy, właśnie z tutaj sycylijską pomarańczą i z tą delikatnością neroli. Bardzo taki crispy, czyli taki świeży, a jednocześnie ewoluujący zapach takiego rozgrzanego ciała, słoneczną tutaj ekspozycją i właśnie jakby jesteśmy otoczeni takimi świeżymi mandarynkami, świeżymi właśnie cytrusami, które jakby przywołują nas do życia. Wakacjujemy i tak jak powiedziałam, mamy tu swój leżak, mamy swoje wybrzeże, piękną willę za nami i to jest nasza taka destynacja. Bardzo ciekawił mnie właśnie ten temat, że takie nosy perfumeryjne w zasadzie inspirowane są takimi krajobrazami, gdzie najchętniej, słuchajcie, ludzie pojawiają się i są te miejsca oblegane i one ewokują właśnie takie specjalne marzenia, wspomnienia, często wracamy do nich i właśnie każde perfumy są takim, za każdym perfumami widzimy taką inspirację,
mi, powiem szczerze, że każdemu właśnie dane perfumy kojarzą się właśnie z takimi wspomnieniami, inspiracjami, a może na przykład nas dopiero do czegoś zachęca. I takim zapachem właśnie jest tutaj Paris Riviere Chanel. Rodziną zapachów, o której będę Wam tu opowiadać, to jest rodzina Bronze Goddess z Estée Lauder. Słuchajcie, ja nigdy nie poświęciłam żadnego odcinka jakby tylko tej rodzinie, a wyszły już 3 zapachy. A słuchajcie, to się toczy tak od zeszłego roku. Moim ulubieńcem jest właśnie Bronze Goddess Eau de Parfum, czyli taka głębsza inspiracja tutaj, słuchajcie, właśnie takim krajobrazem typu palmy, właśnie ta francuska Riviera, taką tropikalną wyspą, też i taką właśnie destynacją, gdzie odpoczywamy, oddajemy się 100% odpoczynkowi i jesteśmy w takim świetnym raju. Ja Wam powiem, przedstawię za chwilę Wam o Fresh, która troszeczkę się różni od tej Bronze Goddess. Słuchajcie, to jest taki zapach, kiedy możemy być poczytywane jako boginki właśnie lata, dlatego ta inspirująca nazwa Bronze Goddess, ten bursztynowy płyn nazwany jest przez Estée Lauder Holiday in the Bottle, a właściwie Summer in the Bottle, czyli właśnie wakacje w butelce. Jeżeli nie możemy gdzieś pojechać, to mamy coś takiego, co nas właśnie inspiruje. Słuchajcie, co jest w środku? Tak jak Wam powiedziałam, ja jestem dużym zwolennikiem. Wiem, że osoby, niektóre wolą o Fresh. Zaraz wytłumaczę tą różnicę. Ale słuchajcie, ja wolę Bronze Goddess, ten bursztynowy, zaczarowany, szampański, taki wibrujący zapach, którym jest, zawsze powiem Wam, zastanawiam się, jaka jest różnica między nimi, bo one są naprawdę diametrycznie różne. Mimo że jest tam kokos, mimo że jest tam ten kwiat tiare, ale one są bardzo różne. Jest tam doza wanilii, tutaj właśnie w tej butelce Eau de Parfum. Jest włoska bergamotka, jest ekstrakt tutaj taki z mandarynki, z jaśminu samba, który jest bardzo, bardzo genialny, ale bardzo mocny i w niektórych rzeczach mnie na przykład przeraża, ale tutaj jest świetne połączenie tych nut. Jest, słuchajcie, tutaj frangipani, takie tutaj typowe płatki tego kwiatu. Ten kokos jest bardzo, bardzo kremowy i słuchajcie, jest też drzewo kaszmirowe, taki piękny zapach bursztynu i piżma. Oczywiście jest też wanilia. On jest bardzo, słuchajcie, taki nasączony jakby słońcem. Jest bardzo taki, bym powiedziała, sensualny, odbierany jako typowy zapach wakacyjny, że albo się szykujemy, pakujemy walizki, idziemy gdzieś na tropikalną wyspę, albo na do takiego super resortu, albo jest to zapach taki skóry nasączonej olejkiem, nasączonej słońcem i gotowej na przygodę. Taki jest ten zapach. Słuchajcie, druga butelka, która przypomina, zobaczcie, one są bardzo, bardzo podobne właśnie z złotym korkiem i z tym takim turkusowym tutaj, turkusową obrączką. Natomiast Eau Fresh jest zupełnie innym zapachem i to w zasadzie od niego się wszystko zaczęło. To jest taki zapach, jak wąkacie, to jakbyście mieli przed sobą drinka pina coladę z kokosem, z rumem i słuchajcie, byli gotowi na przygodę, ale on jest bardziej tutaj, bym powiedziała, słodki. Ten kokos jest bardziej kremowy, bardzo wybijający się i oczywiście ten wszech wydobywający się zapach tych kwiatów tiare się tu ukazuje. Sobie czytam, tak jak Wam powiedziałam, jakie są różnice w zasadzie między tymi zapachami, bo Eau Fresh powinno się wydawać, że on będzie bardziej, słuchajcie, taki zwiewny i delikatny, ale on nie jest. Wbrew pozorom on jest bardzo dominujący. Jest taki właśnie alluring, czyli bym powiedziała, że bardzo sexy, bardzo taki wybijający się, że każdy zapyta Was, czym pachniecie. I ma właśnie taki ten wabik. Jest bardziej taki kremowy, welwetowy i słuchajcie, jest tu, tak sobie czytam, on jest ogólnie te dwa zapachy są jakby klasyfikowane jako solar floral, czyli takie kwiatowo-słoneczne i słuchajcie, jest tu drzewo sandałowe, wybitnie, wanilia,
A oczywiście ten kokos, to jest mleczko kokosowe, dlatego może jest bardziej taki kremowy. Jest vetiver, który ja lubię, ale akurat tutaj on się nie wybija. Jest taka świetna, soczysta mandarynka, również sycylijska bergamotka, lemonka, jaśmin, oczywiście kwiat tiara, o którym wspomniałam, lawenda i takie świeże pączki tutaj kwiatu pomarańczy. Dlatego on jest bardzo, bardzo bogaty, bardzo soczysty, bardzo taki, bym powiedziała, uwodzicielski, specyficzny, ciągnący się właśnie za daną osobą i na pewno bardzo rozpoznawalny. On jest bardziej, bym powiedziała, taki olejkowo-balsamiczny, dynamiczny i tak jak powiedziałam, wbrew pozorom, że jest to o-fresh, on jest silniej jakby wakacyjny, ja bym powiedziała. Jest to taki właśnie olejkowy, taka skóra nagrzana słońcem, olejkiem, ale już przez jakiś czas jakby tutaj bytująca na słońcu. W przeciwieństwie do szampańskiego, bardzo uwodzącego, ale bardziej dystyngowanego o DPFM. I to by było właśnie takie różnice między tym. Do tej Bronze Goddess serii w zeszłym roku doszedł Azur, który jest inspirowany francuską Rivierą, czyli podobnie jak tu Chanel i jeden zapach, o którym będzie mowa. Słuchajcie, on jest zupełnie inny. Jeżeli ktoś jest znawcą, koneserem tutaj zapachów Tom Forda, ja gorąco polecam, bo dla mnie on przypomina Sole di Portofino. Słuchajcie, on wyszedł w zeszłym roku, natomiast tu lockdown, to ten COVID pokrzyżował Estée Lauder Prany, on był dostępny online, wszyscy się zabijali, chcieli go powąchać, ale sklepy były zamknięte, dopiero później on był jakby odrestaurowany i wyszedł właśnie w tym roku. I słuchajcie, ja Wam zaraz powiem, co tu jest tak na dobre w tym zapachu. Czytałam sobie też tu opinię, że on jest nietrwały. Broń Boże, powiem Wam, że on jak rozpylę go wokół właśnie swojego kanteru, wokół swojego stanowiska, to on jest bardzo dynamiczny, ale on jest, należy do zapachów takich świeżych. Już Wam mówię, co jest w środeczku. W ogóle jest pięknie uchwycone, cały czas, cały jakby ten obraz za tym, jeśli chodzi o tutaj taką reklamę tego zapachu, a więc też jest kalabryjska mandarynka, sycylijska lemonka, jest włoska bergamotka i one są też inspirowane takim śródziemnomorskim ogrodem, który jest jakby wpisany w ten krajobraz tutaj morski i przypomina właśnie lato i słoneczne tutaj takie wibrujące nuty. Słuchajcie, już Wam powiem na dobrą sprawę, co jest w środku. Jest to na pewno świeży, bardziej wibrujący, uwodzicielski, ale spokojniejszy i taki zapach bardziej, bym powiedziała, akwatyczny. Jest też taki bardzo wabiący, inspirujący tu kod Azur. Patrzę sobie, jeśli pominęłam jeden ważny składnik, a mianowicie takie dojrzewające figi. Ja bym powiedziała, że te figi i to taka inspiracja też trochę silnym marokańskim słońcem tutaj na pewno ewokuje i jest jakby dostrzegana. Także on się różni zupełnie od tej rodziny, której Wam tu pokazałam. Jak chcecie czegoś innego, rześkiego, ale takiego właśnie dynamicznego, a i bardzo bym powiedziała takiego uwodzącego, ale troszkę kolońskiego, to gorąco Wam polecam właśnie ten zapach, który należy do rodziny, przypominam, Bronze Goddess, a jest zupełnie inny. Jest jeszcze w tej edycji, słuchajcie, ja bardzo lubię w ogóle mówić o tej edycji, bo one są inne, ale one są bardzo poszukiwane, bardzo pożądane i jak ktoś spróbuje, może być tak, albo go bardzo nie lubi, albo po prostu za nim tak chodzi, że będzie chciał ten zapach. Są zapachy bardzo, bardzo popularne właśnie na lato. Zapach, który jest właśnie inspirowany nową francuską Rivierą, znowu wakacjami. Ja otworzę może z butelki, bo słuchajcie, tak to nie widzicie. Czyli pozwólcie, że położę sobie tutaj. Czyli Evan Rock, czyli Dior w odsłonie specjalnej, butikowej.
Mam nadzieję, że widzicie tą piękną butelkę. I tak jak opisałam, jest specjalny odcinek o tym zapachu, także koniecznie obejrzyjcie. No, jest też tutaj wpisany ten krajobraz właśnie francuskiej Riviery, tego hotelu takiego luksusowego, z tutaj też sosnami otoczonego, i w sercu tego obrazu oczywiście jest albo tu obraz, bym powiedziała, morza czy oceanu i właśnie tych wakacji, tych sosen gdzieś tam, tego leżaka, tego smarowania właśnie olejkiem ciała. Albo na przykład, jeżeli macie tutaj gdzieś wodę dookoła, to właśnie taka inspiracja też wodą. Ja tu wyczytałam sobie, że te kolory, które buzują nawet w reklamie, i ja Wam powiem, że tu może światło nie jest najlepsze, to jest żółć, czyli takie słoneczne nasze cienie. Jest tutaj taki piękny turkusowy kolor, który przywołuje właśnie wodę, i jest tu też taka świeża zieleń, która przypomina właśnie te stojące gdzieś tam otaczające nasz sosny. Więc taka była inspiracja. On jest bardzo drzewny, ale to drzewność wychodzi później, bo najpierw są tutaj takie, pozwolicie sobie przypomnę, przepraszam za ten kaszel, ale moje dziecko chyba ma alergię. I słuchajcie, pierwsze nuty, tak jak powiedziałam w specjalnym odcinku, są bardzo rześkie, bardzo takie pobudzające do życia, ale słuchajcie, następuje później taka ekspozycja słodka, bardziej wibrująca, tak jak powiedziałam, mi to przypomina. Ta pierwsza nuta, słuchajcie, jest super, ona jest tak inspirująca, tak rzeźka, tak przypominająca taki solny jakby nuty i kolońskie, tutaj wabiącej Was wody gdzieś, która jest dookoła. Natomiast później wchodzi ta nuta, która ja jej nie lubię, i mówiłam, angelowa, taka bardzo słodka, przesycona, i później przychodzi w takie bardzo nuty, bym powiedziała, pudrowe, wakacyjne, znowu wabiące i mówiące o szczęśliwości, o takiej aurze właśnie wakacyjnej, która na pewno daje takiego kopa i chęć do nowych tutaj podróży, do bycia bardziej otwartym na to, co przynosi życie. Ja Wam tu specjalnie pokazałam właśnie fragment, w zasadzie całą reklamę. To jest ta inspiracja, która stoi za zapachem Eden Rock Christiana Diora. Także pewnie się rozmarzyliście, bo ja się rozmarzyłam i czekam na moje wakacje, na moje tutaj zaaranżowany czas, kiedy być może uda mi się gdzieś wylecieć. I właśnie bardzo, bardzo ten zapach mi będzie pewnie towarzyszył podczas wakacji tutaj, tego planowanego czasu, albo właśnie wręcz odwrotnie, może Chanel, na pewno brąz Goddess, który uwielbiam i gorąco wszystkim polecam. I to, słuchajcie, na dzisiaj było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Słuchajcie, ja w poprzednim odcinku mówiłam, że takie inspiracje mnie interesują. I słuchajcie, mam nadzieję, że rozmarzyliście się również, znaleźliście się właśnie na wakacjach wraz ze mną, albo Was zainspirowałam do spróbowania jakichś zapachów. Serdecznie Was zapraszam do komentowania. Naprawdę czekam na wszystkie te Wasze komentarze. To jest super, że mamy właśnie taką rodzinę i taką community. Czekam też na subskrypcje Wasze i na Wasze lajki, bo to jest właśnie po to jest ten kanał robiony i jesteśmy tutaj razem, rozmawiamy i tłumaczymy o perfumach, jak w zasadzie je odbieramy. I do następnego odcinka. Ja tu powiedziałam, że też będą tutaj takie odsłony kosmetyków i na pewno będzie o bronzerach, słuchajcie, i takich kosmetykach, które są nieodzowne właśnie na lato. Także też czekajcie i oczywiście na nową odsłonę. Ja tu kupiłam parę rzeczy z nowej Jo Malone i idzie też inny nowy zapach, także też będzie taka odsłona. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia. Pa, pa.